witam się serdecznie w kolejnym filmie Holy Wars Mega Death Explorer. Piękna gitarka, piękny kształt, mój kochany kształt. Ja po zmianie imidżu, troszeczkę już poważnie wyglądający, jeszcze w okularach to zupełnie mega poważnie. Przejdźmy do filmiku. Jeden z genialniejszych utworów tak naprawdę zespołu Megadeth. Ja go uwielbiam. On jest naprawdę ekstremalnie trudny. To jest właściwie, można powiedzieć, napisać już na samej górze lekcja, poziom hard. Naprawdę poziom hard. Oczywiście obejrzyj ten filmik, wszystko przestudiuj, przećwicz i tak dalej, ale ja bardzo gorąco zachęcam Cię do zwolnienia. Jeżeli będziesz grać stabów z tego filmu, to zwolnij sobie w ustawieniach. Można nacisnąć zwolnienie. Wtedy wszystko jest w wolniejszym tempie. Oczywiście możesz ściągnąć taby, postaram się je wrzucić w opisie. Taby z Guitar Pro, czy tam Tux Guitar. Tam jest też taka opcja po prostu zwolnienia tempa. W Guitar Pro jest opcja, że można zwolnić do 75, czyli 3/4 normalnego tempa, do połowy, do 1/4 normalnego tempa. Po prostu sobie zwolnij i najlepiej jeszcze zapętlić sobie dany fragment, jest taka możliwość, zaznacza się myszką kilka taktów i po prostu w kółko go ćwiczyć, zwiększając tempo. Można oczywiście prostą pętlę zrobić, czyli powtarza w jednym tempie non-stop, albo może być taka zaawansowana pętla do uczenia się, która co któreś powtórzenie przyspiesza Ci do oryginalnego tempa. Ja stosuję w zasadzie tą prostą pętlę. Po prostu w jednym tempie sobie ustalam i ćwiczę. Później zwiększam tempo, ćwiczę. Zwiększam tempo, aż dochodzę do tempa oryginalnego. Oczywiście też przechodzę, mijam go i też gram w szybszym tempie. Motyw w zasadzie tak naprawdę jest dość prosty. Gramy po prostu 5, 6, 7 na strunie 5. Za jednym razem kończymy na 0-2-2, a za drugim razem na 2-4-4. To się tylko później tam rozwija, bo po prostu gramy później na dwa progi wyżej. Właściwie to wszystko po kolei. Musisz sobie przeanalizować, po prostu włącz sobie taby, zwolnij sobie tempo tego filmiku i to na spokojnie przećwicz. Kolejny motyw zwrotkowy. To jest po prostu szybko grane, głównie, wiadomo, tłumienie strun. Tu trzeba po prostu sobie to opanować, granie stłumieniem, pusta struna i tutaj gramy po prostu hammer on. Po prostu gram, uderzam na 5 progu, a uderzam dźwięk na 7. Tak samo tutaj gram pull off gram, czyli uderzam na 10 progu, zabieram palec i powstaje na dźwięk na 7. Zagram to wolno. Trzeba wypuścić w danym momencie, trzeba wypuścić, po prostu podnieść ten nadgarstek, tak żeby wypuścić, żeby wybrzmiała mi ta struna 5. Będę podnosić wyżej rękę, żeby Ci pokazać, w którym momencie to robię. Prawda? Podnoszę w tym momencie, kiedy mam to wypuścić. No, to jest jeden chyba z najtrudniejszych motywów. Trudny jest ten motyw przejście, bo raz się kończy z takim slajdem.
z 5.7 na 6.8. A raz 7.9 na 6.8. Wszystko kwestia wyćwiczenia. No i później. To akurat jest taki specyficzny motyw, rytm. I to przejście. Przejście oparte na power chordach. Wiem, że tutaj właściwie no, Wojtek zrobił filmik, pokazał jak to zagrać i właściwie uczy się sam. No, tak naprawdę bez ćwiczenia nie ma owoców, prawda? Nie nauczymy się bez ćwiczeń, bez ciśnięcia. Więc traktuj tę lekcję jako po prostu ćwiczenie, jako fragment utworu, który oczywiście on się powtarza, te motywy później idą z powrotem, ten zwrotkowy motyw leci dalej, prawda? Więc właściwie tutaj ugryźliśmy ten motyw, ten utwór. Potraktuj to jako ćwiczenie, jako codzienną dawkę ćwiczeń. Najpierw w wolnym tempie, później coraz szybszym, aż może na przykład w tempie dwukrotnie szybszym niż oryginał, albo o połowę szybciej. Dzięki serdeczne za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach. Żegna się Wojtek Pietraszek, rockday.pl. Do zobaczenia.